Rewolucja francuska i wojny napoleońskie zmieniły sposób myślenia ludzi o świecie. Coraz popularniejsze stawały się idee oświeceniowe. To prowadziło do powstania nowych ideologii, czyli zbioru poglądów, jak powinno funkcjonować społeczeństwo, gospodarka oraz państwo. Jeszcze w XVIII wieku, jako przeciwwaga dla monarchii absolutnej, ukształtował się liberalizm. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa liber, co oznacza wolny. Jego zwolennicy głosili, że wolność i swobodny rozwój człowieka są najważniejsze, a państwo i społeczeństwo nie mogą ograniczać obywateli. Wszyscy obywatele powinni być równi wobec prawa, a każdy obywatel ma prawo do wolności słowa i wyznania. Samo państwo powinno być konstytucyjne z silną pozycją parlamentu. Głoszona przez liberałów wolność odnosiła się nie tylko do sfery polityki, ale również gospodarki. Stąd mowa o liberalizmie ekonomicznym. Zakładał on wolną konkurencję, czyli nieograniczoną przez państwo rywalizację pomiędzy przedsiębiorcami oraz prawo do własności. Liberalizm jako ideologia zdobywał szczególną popularność wśród szybko bogacącego się mieszczaństwa, a jednym z jego najsłynniejszych przedstawicieli był Adam Smith. Niejako w opozycji do liberalizmu, który na przełomie XVIII i XIX wieku był postrzegany jako ruch bardzo odważny i zbyt postępowy, powstał konserwatyzm. Jego zwolennicy głosili, że społeczeństwo powinno się rozwijać w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Konserwatyści byli zwolennikami monarchii oraz bronili religii, kościoła i tradycyjnych wartości. Twierdzili, że w społeczeństwie istnieje wyznaczona przez pochodzenie hierarchia i nikt nie ma prawa jej burzyć. Chcieli chronić istniejący porządek, dlatego popierali wzrost siły państwa i jego organów, tak by mogło się ono bronić przed działalnością liberałów. Twórcą konserwatyzmu był Edmund Burke. Szybki rozwój przemysłu w pierwszej połowie XIX wieku zmienił tradycyjną drabinę społeczną. Pojawiły się dwie nowe grupy. Z jednej strony byli to zamożni właściciele powstających zakładów przemysłowych, których nazywano fabrykantami, a z drugiej strony była to masa pracujących w tych zakładach ubogich robotników, których nazywano proletariatem. Sytuacja robotników była niezwykle ciężka. Nie istniały żadne regulacje dotyczące zasad, według których robotnicy mieli być zatrudniani. Dzień pracy trwał nawet 16 godzin, a zarobki były tak niskie, że aby rodziny były w stanie się utrzymać, pracować musiały także dzieci. Trudne położenie robotników spowodowało, że z biegiem czasu zaczęli się organizować, aby walczyć o swoje prawa. W ten sposób powstał ruch robotniczy, który szybko nabierał na sile. Od początku XIX wieku, najpierw w Wielkiej Brytanii, a później w innych krajach, zaczęły wybuchać strajki. Polegały one na zaprzestaniu przez robotników pracy w celu wymuszenia na właścicielach pewnych ustępstw. Do najczęściej powtarzanych żądań należało podniesienie zarobków oraz poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy. W kolejnym etapie robotnicy rozpoczęli tworzyć organizacje, których zadaniem była obrona praw pracowników oraz dbanie, by pracodawcy ich przestrzegali. W ten sposób powstały związki zawodowe. Społeczeństwo XIX wieku było pełne nierówności. Z jednej strony właściciele fabryk opływali w dostatki, podczas gdy pracujący dla nich robotnicy, mimo ciężkiej pracy, ledwie wiązali koniec z końcem. Dlatego niektórzy myśliciele zaczęli głosić potrzebę stworzenia systemu społeczno-gospodarczego, który będzie oparty na sprawiedliwości społecznej. Domagali się zmian w prawie, poprawy warunków pracy i życia dla robotników oraz dostępu do oświaty. Postulowane zmiany chciano wprowadzić metodami pokojowymi. Zwolenników tego prądu nazywano socjalistami, a proponowany przez nich ustrój socjalizmem. Jednym z głównych przedstawicieli tego nurtu był Robert Owen. W połowie XIX wieku wysunięto propozycje bardziej radykalnych rozwiązań. Niemieccy socjaliści Karol Marx i Friedrich Engels opracowali zasady komunizmu. W 1848 roku w manifestie komunistycznym krytykowali kapitalizm jako niesprawiedliwy i twierdzili, że robotnicy powinni ten system obalić siłą na drodze rewolucji.
W komunizmie nie istniałyby nierówności społeczne, a własność prywatna byłaby zlikwidowana. Wszystkie ośrodki produkcji miały stanowić wspólny majątek wszystkich obywateli.